Zniknęli 4-letnia Alicja i 3-letni Marcel. Pilny komunikat policji. Policja w Limanowej wydała pilny komunikat o poszukiwaniach 4-letniej Alicji i jej 3-letniego brata Marcela Wątorskich. Sprawę zaginięcia dzieci zgłosiła ich matka. Wiadomo, że ojciec nie odwiózł ich do domu. Policja poszukuje 4-letniej Alicji i 3-letniego Marcela. Policja poszukuje 4-letniej Alicji i 3-letniego Marcela Wątorskich. Jak informują limanowscy mundurowi w komunikacie z 1 lutego, rodzice dzieci sprawowali nad nimi opiekę naprzemiennie, ponieważ posiadają pełnię praw rodzicielskich. 31 stycznia zaniepokojona matka zgłosiła sprawę zaginięcia maluchów na policję, po tym jak ojciec nie odwiózł ich do domu. Trwają poszukiwania 4-letniej Alicji i 3-letniego Marcela Wątorskich. W ostatnim czasie ojciec nie odwiózł dzieci matce, która w obawie o zdrowie i życie swoich pociech 31 stycznia bieżącego roku zgłosiła zawiadomienie o zaginięciu, informują w komunikacie policjanci z KPP w Limanowej. Jak poinformowano, w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Limanowej dotyczy przymusowego odebrania dzieci mężczyźnie, funkcjonariusze z Limanowej rozpoczęli działania poszukiwacze dzieci. Policja publikuje wizerunek dzieci i prosi o pomoc. Wszyscy, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia 4-letniej Alicji oraz 3-letniego Marcela Wątorskich, proszeni są o kontakt. Policja opublikowała wizerunek dzieci. Poszukiwani, 3-letni Marcel i 4-letnia Alicja, fotografia KPP w Limanowej. Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginione dzieci lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Limanowej pod numer telefonu 47834500 lub 112, apelują policjanci.